usłyszeć o tym, o czym tak naprawdę ta Wielkanoc będzie mówiła do całego narodu polskiego. Nazywam się Artur Ceroński i osobiście spotkałem Jezusa Chrystusa. Chciałem, żebyście choć przez chwilę dzisiaj pozostali tutaj z nami i posłuchali tego, co mamy do powiedzenia o tym, co Bóg zrobił w naszym życiu. Chcę, żebyście mogli realnie doświadczyć tego, czego doświadczyliśmy my. Chcę, żebyście pomyśleli o tym choćby przez chwilę. Zostańcie z nami i odchodźcie z tego miejsca, bo dzisiejszy dzień może być dniem waszego cudu. Ten, który przyszedł jako Boży Syn na ziemię, on dzisiaj jest dostępny dla ciebie. Chcę, żebyście zostali z nami, żebyście mogli dzisiaj słyszeć o tym wszystkim. Chcę, żeby żadne z was nie zostało bez tej najważniejszej informacji. Informacji, która nazywa się Ewangelią. Drodzy przyjaciele, każdy człowiek każdego dnia staje przed wieloma trudnymi sytuacjami. Nie ma takiego dnia, który jest wolny od problemów. Chcę, żebyście dzisiaj dowiedzieli się o tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie pokonać każdy problem w życiu. Ja nazywam się Artur Ceroński i w 2001 roku spotkałem Jezusa. Ale zanim to się stało, zanim moje życie uległo zmianie, byłem bardzo złym człowiekiem. Byłem człowiekiem, który dokonał absolutnie wszystkiego, co można nazwać niszczeniem siebie i innych. Mając 17 lat zamordowałem człowieka. Siedziałem w więzieniu przez wiele lat. Handlowałem narkotykami. Sam kilkakrotnie umierałem od narkotyków na ulicach tego miasta. Byłem bandytą. Byłem człowiekiem, który niszczył siebie i innych. Byłem człowiekiem, który doprowadzał do zniszczenia środowiska, w którym żyłem. Kradłem, sprzedawałem narkotyki dzieciom. Ale kiedy w 2001 roku po raz pierwszy w moje ręce trafiło Pismo Święte i przeczytałem tam prosty zwrot, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, to moje życie uległo zmianie. Ale nie dlatego, że było tam tak napisane, ale dlatego, że w to uwierzyłem. Chcę, żebyście dowiedzieli się o tym, że Bóg chce, aby każdy człowiek był zbawiony, aby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy, aby każdy człowiek poszedł do nieba i spędził życie tutaj na ziemi w sukcesie. Ale żeby to zrobić, trzeba skorzystać z tego, co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie Jezusie. Wystarczy, że swoim sercem uwierzysz w to, że Chrystus stał z martwych. Wystarczy, że wyznasz swoimi ustami, że Jezus jest Panem, a będziesz zbawiony, będziesz uratowany. To jest dobra wiadomość dla ciebie. Chcę, żebyście posłuchali tych świadectw, które będą mówili ci tutaj ludzie. Chcę, żebyście posłuchali tego, o czym mówimy. Chcę, żebyście mogli doświadczyć tego, co my. Ponieważ wielki, potężny Bóg jest wczoraj, dziś, jutro ten sam. My wam nie mówimy o żadnej religii. Jesteśmy od religii mieni. Religia to jest choroba. Ale Jezus Chrystus to jest osoba i to jest wielka różnica. To jest potężna różnica. Nie chcemy wam mówić o religii. Chcemy wam mówić o relacji. O tym, w jaki sposób można osobiście spotkać Jezusa. Bo na tej ziemi każdy człowiek może osobiście spotkać Jezusa. I nie potrzebuje do tego żadnego systemu religijnego. Nie potrzebuje systemu kapłaństwa. Nie potrzebuje tego chorego systemu. Wystarczy, że uwierzy w sercu swoim i wyzna swoimi ustami, że Jezus jest Panem, a będzie zbawiony. Jezus to nie jest mała popierdółka na jakimś krzyżyku. Jezus to nie jest historia jedynie. Jezus to jest wielki Pan Panów i Król Królów. On mocą, którą zrobił na krzyżu Golgoty, złamał łeb diabłu. Szatan jest pokonany, ale trzeba w to uwierzyć. Trzeba uwierzyć w to. Słowo uwierzyć jest bardzo proste. To nie chodzi o twoje intelektualne zrozumienie, ale chodzi o to, żebyś przyjął prawdę taką, jaka ona jest.
żebyś uwierzył, żebyś był pewien. Proszę Cię jeszcze dzisiaj, zacznij o tym myśleć. Słowo Boże mówi mi, że wiara bierze się ze słuchania. Zacznij słuchać tego, co mówi Święty Duch, a On mówi dzisiaj do Ciebie. Kocham Cię tak bardzo, że umarłem zamiast Ciebie. Mogłem zutylizować tą ziemię i powołać życie na Marsie, ale ja przyszedłem tutaj na ziemię jako Jezus Chrystus. Ja tu przyszedłem na ziemię, umarłem zamiast Ciebie, żebyś Ty nie musiał umierać, a potem wstałem z martwych. Ja wstałem z martwych. On mówi dzisiaj do Ciebie. Jeżeli Ty w to uwierzysz, jeżeli zaufasz Jemu, to Twoje życie ulegnie zmianie. Narodzisz się na nowo z Bożego Ducha, a Twoje życie stanie się bezpieczne. Tutaj na ziemi resztę swoich dni spędzisz w sukcesie, panując nad diabłem, tak jak Jezus to zrobił. Ale musisz uwierzyć. Ja Tobie mówię dzisiaj o łasce, o niezasłużonej przychylności Boga dla człowieka. Rozumiesz, przyjacielu? Bóg nie jest autorem zła. Bóg nie jest autorem śmierci. Bóg nie jest autorem całego tego bagna. Bo diabeł Dawida pała. On jest za wszystko odpowiedzialny. No zwykły buntownik z chóru Boga. I on został złamany pod stopami Jezusa. Jeżeli uwierzysz, jeżeli zaufasz, to Twoje życie ulegnie zmianie. Ja się zmieniłem, kiedy przyszedł do mnie w 2001 roku. Klęczałem na kolanach. Mówiłem: Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Ja potrzebuję Ciebie. Ja nie wiem, jak mam żyć. I On zmienił moje życie. Ja mówię Tobie o mocy. Ja mówię Tobie o mocy. Ja nie mówię Tobie o sakramentach. Ja nie mówię Tobie o umartwianiu siebie. Ja mówię Tobie o mocy. Jeżeli chcesz tej mocy, jeżeli chcesz zaufać w tą łaskę, to jeszcze dziś podejmij decyzję. Tam, gdzie jesteś, może tutaj siedzisz i nas słuchasz, może gdzieś sobie chodzisz, może nas stawiasz już od autobusu albo z samochodu. Jeszcze teraz zaufaj, jeszcze teraz, właśnie teraz, jeszcze teraz jest szansa, bo jutro już może nie być. Jezus może wrócić każdego dnia i znowu tak jak kiedyś nie będzie teleranka, tylko to nie będzie to, co było też kiedyś, tylko będzie coś zupełnie innego. Wszystkie kamery całego świata będą skierowane na Jeruzalem, bo On wróci. Jezus wróci każdego dnia. On może wrócić każdego dnia. Musisz być na to gotowy. Moje pytanie do Ciebie jest bardzo proste. Czy jeszcze dzisiaj chcesz oddać Jemu swoje życie? Czy jeszcze dzisiaj chcesz o tym pomyśleć? Wystarczy, że to zrobisz. Wystarczy, że zaufasz. Wystarczy, że powiesz do Niego dzisiaj wieczorem na swoim łóżku: Jezus, ja chcę Ciebie poznać. Ja nie wiem, o co kaman, ale ja chcę Ciebie poznać. I On przyjdzie do Twojego życia. On przychodzi do każdego, kto wzywa Jego imienia. Wystarczy, że zaufasz. Ja chcę, żebyś dzisiaj zaufał. Ja chcę, żebyś dzisiaj Jemu to powiedział. Nie zatwardzaj swojego serca. Wystarczy Twoje tak dla Niego. I wszystko się zmieni. To się zmieniło w moim życiu i może zmienić się w Twoim życiu. Wystarczy, że zechcesz. Przyjaciele, posłuchajcie tych świadectw, posłuchajcie tego, co będą mówili ci ludzie. Nie zatwardzajcie waszych serc.